co obiecują nam demony. Tutaj odwołuje się również Ewagriusz do tego listu biskupa Jana z Jerozolimy i pokazuje nam, że przez myśli, które dotyczą próżnej chwały, dociera do nas taka nadzieja o wielkiej ciszy na morzu, że jeżeli będę się głęboko modlił, to wtedy doświadczę tej wielkiej ciszy na morzu, o którym mówi choćby Ewangelia w 8 rozdziale Mateusza, 26 werset. Tego trzeba się strzec, bo demony obiecują nam, jak będziesz się dobrze i gorliwie modlił, wtedy doświadczysz wielkiej ciszy na morzu. Warto się tego strzec, czy czasami nie jest to myśl przychodząca czy nakłaniająca nas do próżnej chwały.